Siemano, witam Was w kolejnym odcinku Akopradzi. Dzisiaj odpowiem na proste pytanie, które jest bardzo mocnym mitem żywieniowym, ale do dzisiaj ciągle słyszę to od swoich podopiecznych. Do której godziny mogę zjeść ostatni posiłek? Otóż, jest to chyba największy mit, o którym mówiłem naprawdę miliard razy i powiem Wam szczerze, że nie myślałem, że będę nagrywał o tym kiedykolwiek film, bo wydawało mi się, że już gdzieś te wątpliwości zostały rozwiane, ale jednak gdzieś tam te pytania ciągle są, więc oczywiście z wielką przyjemnością odpowiem Wam na to. Jeżeli chodzi o porę posiłku, czyli na przykład, że nie powinniśmy nic jeść w drugiej połowie dnia, oczywiście jest to mit. Jak najbardziej możemy spokojnie spożywać posiłki w drugiej połowie dnia. Nie jest prawdą, że powinniśmy po 18 godzinie już nie jeść. Na samym początku musimy uświadomić sobie jedną rzecz. Kiedy my tak naprawdę tyjemy? Otóż tyjemy wtedy, kiedy mamy tak zwany dodatni bilans kaloryczny. Czyli dodatni bilans kaloryczny oznacza to, że spożywamy zbyt dużo kalorii w stosunku do tego, co spalamy. Czyli na przykład, jeżeli czyjeś zapotrzebowanie jest 3000 kilokalorii, a dana osoba, mężczyzna, spożywa 4000 kilokalorii, to oczywiste, że ta osoba spożywa nadmiar energii i po prostu dojdzie do odkładania się tkanki tłuszczowej. I to jest rzecz zupełnie normalna. Jeżeli to jest tak, może Wam dam przykład z basenem, albo z wanną, akwarium, nieważne. Generalnie z jakimkolwiek naczyniem, do którego będziemy wlewać wodę. Jeżeli wlejemy odpowiednią ilość wody, to woda nie będzie się wylewać. Jeżeli zaczniemy wlewać za dużo wody i przekroczy jakby to możliwość pojemności danego naczynia, no to automatycznie woda zacznie się wylewać. I tak samo jest odkładanie tkanki tłuszczowej. Tkanka tłuszczowa odłoży się tylko wtedy, kiedy spożywamy nadmiar energii spożywienia. I tak naprawdę, kiedy wyliczamy bilans kaloryczny, my liczymy bilans kaloryczny dobowy, ale prawidłowo tak naprawdę byłoby liczyć bilans kaloryczny tygodniowy. Też dlatego bardzo często ludzie pytają, czy na przykład w dzień treningowy, a w dzień wolny trzeba jeść więcej albo mniej w stosunku do siebie, to tak naprawdę bilans kaloryczny, który my liczymy, powinniśmy rozpatrywać w kategorii tygodniowego. Więc niezależnie od tego, w który dzień my ile zjemy kalorii, jeżeli bilans tygodniowy będzie w porządku, to wszystko będzie bardzo fajnie i dobrze zachowane. I tak samo niezależnie od tego, o której godzinie my spożyjemy daną ilość energii, jeżeli nie będziemy przekraczać naszego zapotrzebowania kalorycznego, również nie będziemy tyć. Więc to jest pierwsza podstawowa jakby kwestia, że my tyjemy tylko wtedy, kiedy spożywamy nadmiar energii. Oczywiście ta zasada tyczy się tylko i wyłącznie osób zdrowych, bez żadnych zaburzeń hormonalnych. Kolejna kwestia jest taka, że ten schemat zazwyczaj, który jest, że po 18 nic nie jemy, wynika z tego, że przez wiele lat ludzie pracowali zazwyczaj od godziny 7 do 18, wtedy była największa aktywność i tym właśnie gdzieś tam było kierowane tym, że powinniśmy spożywać posiłki przede wszystkim wtedy, kiedy mamy największą aktywność, żeby to wszystko spalać. Tylko z jedzeniem nie jest to takie oczywiste. Jedzenie nie trawi się w ciągu pół godziny, godzina, nawet dwóch godzin. Jedzenie może trawić się znacznie dłużej. Jeżeli my spożywamy pokarm i nawet spożyjemy ten pokarm dopiero wieczorem, nasz organizm spokojnie jest w stanie wykorzystać poprawnie. Jeżeli na przykład spożywamy węglowodany w drugiej połowie dnia, to nasz organizm na przykład umie magazynować w postaci glikogenu mięśniowego. Kolejna kwestia. Też nie jest zasadą, że wszyscy mają małą aktywność wieczorem, bo na przykład ktoś wieczorem może trenować. A jak wiemy, trening bardzo wpływa na różnego rodzaju transportery, które nasilają chociażby wykorzystywanie właśnie węglowodanów jako związków energetycznych i ich transport do mięśni szkieletowych. Tak więc podsumowując i upraszczając, żeby już tutaj jakby nie robić jakichś ciężkich opowiadań i nudnych przede wszystkim, nie ma znaczenia, o której godzinie spożyjecie posiłek. Jest to tak naprawdę tylko i wyłącznie Wasz wybór, o której godzinie jecie posiłki. Tak samo jak wielkim mitem jest odstęp posiłków. To nie jest prawda, że posiłków musi być 6, że małe, ale częste posiłki przyspieszają metabolizm. Jest to oczywiście mitem w tej kwestii. I tak samo nie muszą być posiłki w równym odstępie czasowym. Najważniejsza zasada, którą musicie zapamiętać, liczy się bilans kaloryczny, który spożywacie. Jeżeli nie przekroczycie kalorii, których macie spożyć, nie ma możliwości do przytycia. Trzymajcie się. Piona.